pan Marusik. Marusik? Pan Marusik? Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, każdy z nas czasami jest pacjentem, a niektórzy są lekarzami i dokładnie wiemy, że w trosce o zdrowie zwalczać trzeba przyczyny choroby, a nie skutki. A my tutaj od wielu, wielu miesięcy staramy się zwalczać skutki, a zamykamy oczy na przyczyny choroby. Postępując nadal w ten sposób, doprowadzimy do nieuchronnego upadku Unii Europejskiej, do zlikwidowania w ogóle tego projektu. Jeżeli nam zależy na projekcie Schengen i na projekcie Unii Europejskiej, to musimy określić, co jest Europą, a co Europą już nie jest, i zamknąć granice i zacząć się bronić przed napływem, przed tą ogromną infekcją, którą jesteśmy właśnie zainfekowani, i nie pielęgnować choroby. Choroba nie od tego jest, żeby ją pielęgnować w naszym organizmie, bo ta choroba nas zniszczy. Dbajmy o zdrowie. Turcja potrafi nas jeszcze wykorzystać i jeszcze kupę miliardów z nas pozyskać dla realizacji własnej jakiejś polityki, a my nie umiemy się ochronić i zewnętrznych granic zamknąć. Musimy po prostu więcej radykalizmu. Dziękuję. Panie i panowie posłowie, prawda jest okrutna. Podczas ostatnich negocjacji między Turcją a Europą prezydent Erdogan zapowiedział dyktat wobec Unii Europejskiej, która jest inherentnie słaba, osłabiona. Jest to taka rozklapciana wielka meduza. 3 miliardy euro wydaliśmy, czy obiecaliśmy wydać na zatrzymanie uchodźców bez, na pewne obietnice bez pokrycia, a teraz kolejne 3 dorzucamy. W styczniu 2016 tego 12 razy więcej uchodźców z Syrii wylądowało z Grecji, w Grecji pochodząc z, wypływając z Turcji, niż rok wcześniej w styczniu. Czyli Erdogan nas tutaj robi w konia, wymagając środków poparcia Unii Europejskiej i przyspieszając jako rekompensatę za swój brak kooperacji negocjacje akcesyjne. To porozumienie nie czyni nas silniejszym, to czyni nas słabszym, słabszym aż do śmierci. Pan Erdogan z tego korzysta każdego dnia, to pokazuje. Mało sobie ceni wasze lekcje moralności. Dlatego, że poprzez wasze nieodpowiedzialne wybory zwiększacie jego siłę. Dlatego też w zeszłym tygodniu policja zaatakowała gazem i wyciągając broń zaatakowała redakcję dużego tygodnika, dziennika tureckiego. Trwają ataki na Kurdów, naszego największego przeciwnika ISIS-u. Rosyjskie samoloty latają, a wobec nich pojawiają się sytuacje wywołane przelotem samolotów tureckich. Dlatego też, czy ten kraj chcecie właśnie przyjąć do Europy, do Unii Europejskiej? Australia jest najlepszym przykładem państwa, które zastopowało przypływ nielegalnych migrantów, ponieważ oni odrzucają zawracają te statki systematycznie, zawsze, pragmatycznie, odpowiedzialnie. Tak to należy robić. Należy przywrócić w związku z tym solidne granice między państwami członkowskimi i ustanowić obozy dla uchodźców tam, gdzie są uchodźcy, w Turcji, w Syrii, żeby tam żyli w warunkach godnych i żeby fałszywe obietnice ich nie przyciągały tutaj, żeby nie przybywali tutaj ryzykując śmierć czy zatrzymanie się w jakimś no man's land po drodze.
Dziękuję. Teraz na 3 minuty kolega Farage. Rozpoczęliśmy taką bardzo głupią drogę. Historyczny błąd popełniony przez panią Merkel, która powiedziała, że wszyscy mogą tu przyjechać, doprowadził do tego chaosu. Teraz szantażuje nas Turcja. Najpierw wyciągnęli rękę po 3 miliardy, obiecując obniżyć liczby uchodźców, ale te liczby wzrosły i wrócili po kolejne 3 miliardy i będą wracać i wyciągać rękę po więcej i więcej. Tak jak powiedział Kipling na temat inwazji duńskiej na Anglię, płacili Dengel, czyli lenno, ale jak się zapłaci to lenno, to się nie pozbędziemy Dańczyków. Znowu to mamy. Jeżeli pozwolą to na to nasze przepisy imigranta, to oni przyślą w to miejsce jednego Syryjczyka. Czyli nie zmniejszymy tej liczby i dajemy im pieniądze. Teraz będzie od czerwca bezwizowy ruch dla 75 milionów Turków. Mogą zostać tutaj przez 90 dni teoretycznie, ale wielu z nich zniknie gdzieś po drodze, będzie łączenie rodzin i te liczby wzrosną. A za to wszystko teraz przyspieszymy przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby David Cameron był takim dobrym negocjatorem jak Turcy. Będziemy mieli Unię polityczną z krajem, który graniczy z Irakiem, Iranem i Syrią. Będziemy mieli Unię polityczną z krajem, który jest biedniejszy niż wszyscy inni w Unii Europejskiej i da nam 75 milionów dodatkowych obywateli. I będziemy mieli rząd, który jest autorytarny. Premier Turcji powiedział w tym tygodniu, członkostwo Turcji będzie punktem zwrotnym. No prawda, prawda. Brytyjski premier popierał członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Bardzo o to walczył przez 10 lat. Nawet nie mrugnął powieką, kiedy będziemy musieli wydać dodatkowe 500 milionów funtów, żeby opanować ten kryzys. Chodzi o to, co jest najbezpieczniejszą dla nas opcją. Europol mówi, że już jest 3 do 5 tysięcy terrorystów islamskich docierających do Europy jako imigranci i jak zagłosujemy w referendum, żeby zostać w Unii Europejskiej, to zagłosujemy za członkostwem Turcji, żeby otworzyć Wielką Brytanię na terroryzm, że nie będzie bezpieczna, że będzie narażona na ataki terrorystyczne. Pan poseł Synadinios. Przedwczoraj odbył się szczyt pomiędzy Unią Europejską i Turcją. Wyniki są nie tylko rozczarowujące, ale jest to Waterloo dyplomatyczne dla Unii Europejskiej. 28 szefów państw i rządów zrobili to, co kazał Davutoglu, który usiłował nas nastraszyć w sposób nieakceptowalny. Oprócz tego podwyższa się o 3 miliardy pomoc finansową i przyznaje się liberalizację reżimu wizowego, obiecuje się otwarcie nowych 5 rozdziałów negocjacyjnych. Turek jest barbarzyńcą, brudnym psem, szczeka i cieszy się wobec przeciwnika. Ucieka przed przeciwnikiem. Musimy w Europie przyjąć odpowiednie stanowisko i sprzedaliście się Erdoganowi. Dziękuję bardzo. Czy zgadza się pan na pytanie pana posła Dżambackiego? Bardzo proszę, panie pośle. Mówienie, że naród jest jakimś barbarzyństwem, to jest wstyd tutaj w Parlamencie Europejskim. Takie słowa nie powinny tu były paść. Sprawdzimy to. Zacytuję teraz państwu zdanie, które wydaje mi się niedopuszczalne i godne sankcji.
To jest zdanie pana Zinadinosa podczas debaty dziś rano w sprawie szczytu Unia Europejska-Turcja. Powiedział on, tak jak napisali naukowcy osmańscy, Turcy to barbarzyńcy, którzy są brudni, a Turcja jest z kolei takim dzikim psem, który walczy, a gdy ma walczyć z prawdziwym wrogiem, to ucieka. Jedynym efektywnym sposobem działania z Turkami to jest pięść i zdecydowanie. Natychmiast wykluczam pana Zinadinosa z posiedzenia. Ich fordere Sie auf, Herr Zinadinos. Nakazuję panu opuścić salę. Następnie będzie pan w ramach normalnej procedury przesłuchany. A teraz bardzo proszę o opuszczenie sali plenarnej. Bardzo proszę opuścić salę. Nie ma tutaj wniosków formalnych. Bardzo proszę opuścić salę. Okay, ich fordere Sie jetzt erneut auf, den Saal zu. Nakazuję raz jeszcze opuścić salę. Okay, dann darf ich Sie bitten. W takim razie bardzo proszę, aby woźni wyprowadzili pana z sali. Bitte verlassen Sie den Saal. Wenn Sie an Sinat. Bardzo proszę opuścić salę. Jeśli Państwo chcą towarzyszyć panu Zinadinosowi, oczywiście nie mogę Państwa zatrzymać. Bitte. Vielen Dank. Es gibt über diese Anordnung keine Geschäft. Szanowni Państwo, w tym punkcie nie ma wniosków, nie ma miejsca na wnioski formalne. Zostanie Pan później przesłuchany. Nie ma żadnej debaty w sprawie regulaminu. A jeśli Pan się nie uspokoi, otrzyma Pan środki na uspokojenie. So. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. I będę Państwa informować na temat przebiegu dalszej procedury. Ich werde Sie über den Wir handeln hier nach der Geschäftsordnung.